Wojewódzki Ośrodek Animacji i Kultury organizuje w dniach 22 i 23 lutego kolejną edycję Carnival Dance Attack. Jest to wydarzenie skierowane do formacji tanecznych z całej Polski, tańczących w kategoriach hip-hop, show dance, inne formy tańca, taniec współczesny oraz jazz. Kategorie wiekowe zaczynają się od dzieci, czyli od lat 5, kończą na dorosłych. Ten rok to kilka imprez towarzyszących również, do których należą spektakle teatralne, pokazy filmów oraz pokazy zespołów zawodowych tanecznych. Jury w tym roku jest też wyjątkowe. Przewodniczącym jest Filip Czeszyk z Zielonej Góry, znany z takich programów jak You Can Dance, Mam Talent czy Got to Dance. Obok niego zasiada Katarzyna Bryłka, to specjalistka od show dance, sędzia międzynarodowy Federacji Tańca. Dwóch młodych tancerzy również w jury to Brian Poniatowski, laureat 7. edycji You Can Dance oraz Mariusz Maniek-Kotarski. To jest bardzo znany tancerz związany z FNN Dance Studio z Łodzi. Nasz białostoczanin Ziemowit Bogusławski, twórca Domu Latających Tancerzy, których to będziemy mogli zobaczyć na koncercie galowym. Cała impreza składa się z dwóch części. 22 lutego będą eliminacje, czyli wystąpi około 80 formacji z całego kraju. Natomiast drugiego dnia odbędą się warsztaty oraz koncert galowy. Zgłoszenia do Carnival Dance Attack przyjmujemy do 3 lutego i wszystkie informacje są dostępne na stronie Wojewódzkiego Ośrodka Animacji i Kultury.